Dzień dobry Państwu. W sobotni poranek udało mi się poprosić panią Joannę Jaśkowiak, posłankę na Sejm 9 kadencji, o krótką rozmowę. Pozwólcie Państwo, że będzie to rozmowa bardzo swobodna, ale aczkolwiek dotycząca bardzo ważnych spraw, które nas właściwie codziennie dotykają, zaskakują i chcielibyśmy uzyskać odpowiedź pani poseł, posłanki, jak ktoś woli, na pytania, które nasunęło mi się w tej chwili do głowy. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jadąc tutaj tramwajem, pomyślałem sobie, że warto zapytać o pierwsze pani wrażenia po tej już rozpoczętej kadencji pani pracy. Jak pani odbiera, jak się pani czuje w Sejmie, w tej nowej, obowiązkowej pracy? Spodziewałam się, że praca będzie wymagająca. Nie spodziewałam się, że aż tak i że tak będzie obciążająca jednak psychicznie. Ze względu na to, że wydawało mi się, że sprawy, które nie są w jakiś sposób związane z polityką, bardziej są związane z życiem codziennym ludzi, że tutaj znajdziemy porozumienie z opcją rządzącą. Niestety tak to nie wygląda. Nie mają szacunku ani dla ludzi, ani dla społeczeństwa, ani dla swoich współposłów w tej kadencji. Bardzo przykry jest sposób procedowania, dopychania ustaw kolanami bez tak naprawdę dania możliwości wypowiedzenia się, bez możliwości czasami zapoznania się z materią, która jest przedmiotem procedowanych projektów. Tak, to widzimy też codziennie, ale to widzimy my. My możemy być bardzo, tak powiem, ostrzej, nie do pełni zorientowani, ale pani poseł jest w środku, widzi, prawda, tę niegodziwość, która właściwie również was, posłów, dotyka, prawda, te obrażania, te zachowania grubiańskie. To po prostu jest dla człowieka, który wychowany jest w jakiejś kulturze, jest nie do przyjęcia. Dla mnie to jest przerażające, że w jakiś sposób nobilitowano po prostu prostactwo. Bo to, że mamy różne poglądy na różne sprawy, nie znaczy, że nie możemy mieć dla siebie szacunku i postępować wobec siebie przy przyjęciu ogólnie przyjętych na całym świecie zasad. Kiedyś to się nazywało kindersztugą. Niestety tego posłom, przede wszystkim posłom PiS-u, brakuje. Ja już to się nazywa czasami obserwacje uczestniczące i mówię, jeżeli się przemieszczam korytarzem sejmowym, to jeżeli ktoś mi się nie ukłoni, to mogę się założyć, że to jest niestety poseł PiS-u i to jest bardzo, bardzo przykre. Nawet tak? Tak. Się śmieję, że nawet panowie z Konfederacji zachowują formę grzeczności, gdzie wydawało mi się, że więcej rzeczy mnie różni, aniżeli z innymi ugrupowaniami. Także przykre. To jest sfera zachowań. Zachowań międzyludzkich, mężczyzny wobec kobiety, wobec koleżanek, wobec kolegów. To widzimy, bo obnaża telewizja te podłe zachowania właściwie codziennie. I odnoszę wrażenie, że oni się wręcz tym napawają. Ich wyborcy niestety ulegli, to takie słowo nielubiane, ale narracji, ulegają takiej manipulacji. Ale właściwie to chciałbym przejść do poważniejszego problemu, czyli spytać, na ile pani zawód pomaga w tworzeniu prawa. No to jest troszkę naiwne pytanie może albo prowokacyjne, bo wiadomo, może nie wiadomo, ale w tej chwili wiemy, że pani jest prawniczką z wykształcenia, praktykującą prawniczką i zaszczytny zawód notariusza. Ja wysnułem taką w tramwaju myśl, że pomyślałem sobie, że notariusz jest bardziej ograniczony prawem niż na przykład adwokat czy sędzia. Czy to jest, czy ja nie błądzę, czy to nie jest złe myślenie? Bo przyszło mi na myśl, że sędzia może się pomylić, w zasadzie potem druga instancja go poprawi, ale notariusz nie powinien się pomylić. Każdy z nas się może pomylić. Jeżeli chodzi o podleganie prawu, to podlegamy przepisom ustawowym. My wszyscy, jako obywatele,
a prawnicy w szczególności. Różnice pomiędzy zawodem sędziego, notariusza czy adwokata wynikają z roli, którą te zawody mają do spełnienia. O notariuszu mówi się, że to jest sędzia bez sporu, czyli mamy prowadzić do uregulowania woli stron zgodnie z ich oczekiwaniami. Tutaj, żeby cokolwiek u notariusza załatwić, trzeba być zgodnym, zarówno jedna, jak i druga strona. Sąd ma rolę trudniejszą, bo przychodzą do niego strony, które są w sporze. I tutaj sąd jest kimś czy czymś, co musi rozstrzygnąć spór. I to jest trudne, dlatego że zawsze jedna ze stron będzie niezadowolona. Faktem jest, że możliwość pomyłki czy niekorzystnego rozstrzygnięcia dla jednej czy dla drugiej strony jest wzruszalna w drugiej instancji. A adwokat, jego rolą jest reprezentowanie jednej konkretnej strony i tutaj jest zobligowany do działania tak, żeby ta strona, którą reprezentuje, odniosła sukces czy to, czego oczekuje. Ale podlegamy przepisom wszyscy. Są one równe. To wynika od dawna, od wieków. To było jeden z najważniejszych postulatów, żebyśmy byli równi wobec prawa, żebyśmy temu prawu podlegali. Nie ma ludzi stojących ponad prawem i takich sytuacji należy unikać bezwzględnie. To natychmiast nasuwa się pytanie, co w tej chwili, w tych zasadach niewzruszalnych się w tej chwili dzieje w Polsce. Bo odnoszę wrażenie, jako obserwator tylko, czasem podsądny, czasem wnoszący sprawę w różnych sporach będący, widzę, że zaczyna być po prostu nie to, co pani poseł powiedziała, nie tak, jak powinno być, tylko zaczyna to być demolowane i robione jakoś na swój sposób. Zaczyna to być nawet tak, że system sądowniczy, właśnie sprawiedliwość, ma zostać podporządkowana jednej uprzywilejowanej kaście. Słowo, które ta grupa ludzi nadużywa, obrażając jednocześnie sędziów, czy sądownictwo nawet powiem. I czy to też pani poseł jako prawnik, jako czynny ustawotwórca też tego nie widzi? Widzę, oczywiście, że widzę. To należałoby pewnie zacząć od samych podstaw dotyczących tworzenia czy istnienia państwa, gdzie pewne zasady są ustalane na zasadzie umowy społecznej. Dawno temu ktoś wymyślił, nie będę już w tym momencie całej filozofii tutaj przedstawiać, że żeby państwo funkcjonowało, musi być zachowana równowaga pomiędzy tym, kto stanowi prawo, tym, kto prawo wykonuje i tym, kto rozsądza spory, często pomiędzy władzą ustawodawczą i wykonawczą, ale przede wszystkim pomiędzy obywatelami oraz na styku obywatel-władza. I te władze muszą być od siebie absolutnie niezależne. To jest podstawa umowy społecznej, którą w demokracji mamy. Wszystkie zaburzenia, które powstają, powodują, że przestajemy mieć ustrój demokratyczny. W momencie, kiedy władza wykonawcza na przykład zaczyna dominować, czy podporządkowywać sobie, czy sądy, czy ustawodawstwo, powoduje do wprowadzenia tyranii. To się, jak się to kończy, to jeszcze powinniśmy pamiętać, wiek XX był pełen takich totalitaryzmów, a skutki były naprawdę przerażające. I ja bardzo bym nie chciała, żeby to się nam powtórzyło. Doszła nam jeszcze w tej chwili tak zwana czwarta władza, czyli media. Ich rola też jest ogromna w utrzymywaniu równowagi pomiędzy tymi czterema w zasadzie już w tej chwili strukturami państwa, tymi podstawowymi, najważniejszymi. Także jeżeli chodzi o samo stanowienie prawa i bycie prawnikiem, to jest to dla mnie i trudniejsze, i łatwiejsze. Łatwiejsze ze względu na to, że wiem, czy jestem świadoma tego, jak prawo powinno być stanowione. Tego mnie uczono, jak powinno się to prawo interpretować. Natomiast zdecydowanie trudniejsze w tej chwili ze względu na to, że tych zasad się absolutnie nie przestrzega. Łamie się w zasadzie wszystkie zasady dotyczące tworzenia prawa, jego stosowania. Sam fakt, że władza wykonawcza ośmiela się nie wykonywać wyroków sądu, jest po prostu przerażający, bo daje przykład obywatelom i demontuje czy
już nawet nie mam odpowiedniego słowa, ale niszczy. Niszczy po prostu państwo, niszczy szacunek obywatela do organów państwa i to jest tak naprawdę przerażające, bo prowadzi do anarchii. Wiele osób, zresztą my też, zwraca uwagę na agresywność, powiem tak bardzo ogólnie, magistrów, 40-latków, którzy nie mają właściwie żadnego dorobku naukowego, a tak jest potrzebne do bycia sędzią w takim pojęciu ogólnym i konkretnym. Ci ludzie nie mają hamulców w atakowaniu autentycznych autorytetów, jakim jest na przykład profesor Strzembosz. Autentyczny, niepodważalny autorytet. Już nie mówię o innych gremiach europejskich czy światowych, które zwracają uwagę bardzo grzecznie, bo tak to jest przyjęte, ale stanowczo, że władza obecna brnie i wystawia na pierwszy front tych, żeby nie obrazić nikogo, ale wojowników, nazwijmy, złej sprawy, którzy nie mają żadnych hamulców, nie mając żadnych narzędzi czy w postaci intelektualnej wiedzy, atakują i robią potworną rzecz, bo mieszają oglądaczom, tak pani posłanka stwierdziła, przy pomocy czwartej władzy, która właściwie może nam służyć w dobrym celu i również złym, to przy pomocy tychże właśnie środków przekazu bełtają, mieszają, przekonują widzów, że mają rację. Niestety duża grupa ludzi ulega temu. I wczoraj w czasie rozmowy z Wadimem Tyszkiewiczem, skutecznym prezydentem Nowej Soli, który bodajże 18 lat był nieprzerwanie wybierany i skutecznym był, tak powiedziałem, prezydentem, teraz zdecydował się być w Senacie. I on właśnie mówił, że to już nawet powyżej 30% ludzi jest zbałamuconych w złym jakby pojmowaniu świata. Rozgadałem się troszkę, ale generalnie o to chodzi, że część, jesteśmy tak podzieleni, to znowu banał, ale jesteśmy tak podzieleni i cynicznie podzieleni. Co pani posłanka powie? Jesteśmy jednym narodem i nie powinniśmy nigdy o tym zapominać. I różnice, które pomiędzy nami istnieją, powinniśmy zasypywać, a nie kopać coraz większe rowy. Niestety ogromną złą czy negatywną rolę odgrywa tutaj telewizja nasza publiczna, jeżeli jeszcze w ogóle można ją tak nazywać. To jest też kwestia odpowiedzialności właśnie czwartej władzy za swoje zachowania, za to, jak pracują. Oni powinni przede wszystkim informować. Oni nie powinni w tym momencie przedstawiać swoich poglądów, a tym bardziej poglądów jednej, w tej chwili rządzącej partii. To jeszcze w taki sposób, który szerzy nienawiść, szczuje ludzi jednych na drugich, pogłębia różnice pomiędzy nami istniejące. To jest tak naprawdę też niedopuszczalne. To mam nadzieję, że kiedyś konsekwencje z tym związane zostaną wyciągnięte. Naprawdę czasami nie ma słów. Ja w tej chwili, będąc w Sejmie, mam możliwość oglądania telewizji polskiej, publicznej i powiem szczerze, że jak zestawiam to z tym, co dzieje się w rzeczywistości, w czym uczestniczę, to są jak gdyby dwa różne światy, czasami absolutnie do siebie już nie przystające. Jeżeli chodzi o młodych prawników, którzy bez doświadczenia, często bez odpowiedniej wiedzy, wygłaszają poglądy w sposób bardzo, bardzo autorytarny i głęboko są przekonani o prawdzie, którą głoszą. Niedawno dowiedziałam się, że istnieje w psychologii coś takiego, co nazywa się zespołem Meyersa, co w skrócie mogłabym określić, że im bardziej pusty bęben i większy, tym głośniej brzmi. I to jest to, co pan również zauważył, że osoby, które generalnie mają im mniejszą mają wiedzę, im mniejsze doświadczenie, tym łatwiej przyjmują cudze poglądy za własne i z tym większym przekonaniem je głoszą bezrefleksyjnie, bez zastanowienia się, bez jakiegoś przemyślenia tego, o czym mówią. Nie? Także smutne. W międzyczasie, żeby przerwać ten smutny wątek,
pojawiło się pytanie od widzów, kto przeprowadza wywiad z panią posłanką. Nazywam się Andrzej Zimowski, reprezentuję grupę zupełnie nieformalną, nazwaną Dlaczego? Bo wszystkie pytania, które nas nurtują, zaczynają się od pytania dlaczego. To jest absolutnie akcja uliczników, obywatelska, która przede wszystkim pyta właśnie dlaczego. Wracając do rozmowy, pani poseł, mam takie przemyślenie, wręcz sugestie wynikającą z rozmów z naszymi przyjaciółmi, często wspólnymi, która proponuje wyzwolenie czy zachęcenie kobiet do bardziej wspólnego działania, bo kobiety pokazały swoją potęgę, to już nie siłę, potęgę, kiedy zatrzymały szkodliwą ustawę pisowską i wystąpiły pod różne nazwy, ale jako czarny marsz znany. Odbyło się to w pogodę okropną, niesprzyjającą do wszelkim manifestacjom, ale właśnie w takich trudnych warunkach kobiety pokazały, no tak powiedziałem, moc. Moc. Potem się to wszystko troszkę rozmyło, bo każda organizacja kobieca poszła trochę własną drogą, ale to nie zmienia faktu, że nadal tworzycie ogromną siłę, która może pomóc, która może zmienić to zło, które nas otacza. I taki mam nieśmiałą prośbę, marzenie nawet, żeby zewrzeć szyki i pomóc bardzo godną tego urzędu panią Małgorzatę Kidawą-Błońską na urząd prezydenta. Czy pani posłanka, czy pani poseł jest w stanie wziąć pod uwagę to, namówić koleżanki, przekonać ludzi, że jednak ta siła kobiet, ta moc kobiet powinna być skoncentrowana na wsparciu kobiety Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na urząd prezydenta. Myślę, że to jest bardzo kulturalna, ciepła, miła osoba, ale w tym brutalnym świecie może będzie jej trudno, a może właśnie na przekór wszystkiemu pokazać kulturę, piękno kobiet, spokój, rozwagę. Tym rozbuchanym byczkom, nie użyję tutaj nazwisk, bo tak się umówiliśmy, Sejmu i nie tylko, którzy nadal hasają w samorządach, w parlamencie i właśnie rosną w siłę przy pomocy tych ultraprawicowych sił. I dla mnie, obywatela, który przeżył nawet czasy bierutowskie, jeszcze pamiętam, to jest przerażające, bo to już poruszyliśmy ten wątek, że te elementy najgorsze z nazizmu, z hitleryzmu, ze stalinizmu po prostu zaczynają odgrywać jakąś znaczącą rolę. Znowu długie pytanie, znowu długi wywód, ale krótko mówiąc, chciałbym poznać odpowiedź na pytanie, czy moc kobiet może i powinna być użyta w wyborach prezydenckich. Jak najbardziej. Bardzo byłabym zadowolona i usatysfakcjonowana, gdyby faktycznie prezydentem naszego kraju została kobieta. Pani Kidawa-Błońska jest osobą, myślę, że bardzo odpowiednią, chociażby ze względu na to, co pan już podkreślił, że reprezentuje nurt, który jest mi bliski, czyli nurt, który będzie zasypywał podziały spokojnie, z rozwagą. Proszę wziąć pod uwagę, że kobiety, tak jak obserwuję w Sejmie ich działania, one przyszły do Sejmu, żeby pozałatwiać pewne konkretne sprawy. Nie mają takiego, nie wiem, parcia na szkło, na osiągnięcie, nie wiem, medialnego sukcesu. Bardziej zależy tam na załatwieniu konkretnych spraw. Tych spraw, które dotyczą każdej kobiety, bez względu na to, którą by opcję polityczną reprezentowała, czy której opcji by się skłaniała, czy nie chciałaby się wyrażać politycznie w żaden sposób. To są sprawy, które są nam najbliższe, dotyczące edukacji naszych dzieci, opieki zdrowotnej nad nami, nad naszymi bliskimi. Dotyczą wszystkich spraw opieki nad niepełnosprawnymi, z którym się też najczęściej borykają kobiety. Opieki nad naszymi seniorami, bo to też w naszej gestii pozostaje.
Mamy również pracę zawodową, więc ważne są dla nas te wszystkie rzeczy, które pracę nam ułatwiają, czynią ją łatwiejszą, czyli mamy opiekę przedszkolną na przykład, czy żłobki. Także tych spraw takich kobiecych do załatwienia, kobiecych, to być może nie politycznie w tej chwili brzmi, ale tych, które dotyczą naszego codziennego życia, jest bardzo dużo i jak najbardziej uważam, że w tym zakresie powinnyśmy reprezentować jeden wspólny front. Faktycznie jest to, że czarne protesty zgromadziły ogromną ilość kobiet, gdyż no, dotknęły, czy próbowano nam wtedy zabrać te rzeczy, które są dla nas najważniejsze, czyli możliwość samostanowienia o sobie. I tak były duże i silne i taki oddźwięk wywołały, ze względu na to, że zgromadziły kobiety dokładnie od prawa do lewa i we wszystkie możliwe, niwelując wszystkie możliwe podziały. I to powinnyśmy wykorzystywać. Być może gdyby po raz pierwszy prezydentem została kobieta i w Sejmie, i w Senacie byłoby nas więcej, no to te spory takie polityczne, właśnie wynikające, nie wiem, może z nadmiaru testosteronu byłoby łatwiej zasypywać, zakończyć. Dostaliśmy tutaj prośbę od jednego ze słuchaczy, żeby mówić głośniej. Myślę, że pani posłanka, mimo że mówi bardzo spokojnie i cicho, to jednak jej głos przy pomocy również tej transmisji zabrzmi i wybrzmi. Także postaramy się oczywiście troszeczkę głośniej. Natomiast wracając do spraw, ponieważ już nie chciałbym dłużej męczyć, spotkanie jest spontaniczne, ja trzymam kamerkę w ręku, stąd te lekkie drżenia, ale myślę, że Państwo wybaczą, bo waga spraw i możliwość porozmawiania z panią posłanką jest tak duża, że nawet w biurze, które jest dość skromne, powiedziałbym, w trakcie dopiero organizacji, jest atutem w tej rozmowie, bo to widać, że pracujemy, jednocześnie nie zwracając uwagi na anturaż, na otoczenie i pewne niedostatki techniczno, powiedziałbym nawet artystyczne. Wracając do rozmowy, mam prośbę, żeby pani poseł przesłała nam jakąś pozytywną wiadomość dla wszystkich. Chciałabym może zaapelować do nas wszystkich, żeby każde z nas zabrało się za swój odcinek pracy, za swoje życie i zaczęło zmieniać świat od siebie, od swojego najbliższego otoczenia. No tak naprawdę tylko ta praca u podstaw, te podstawowe rzeczy, które zaczynamy ogarniać wokół siebie, zaczynając chociażby, nie wiem, od pozamiatania ulicy, to da efekt. I bardzo bym chciała, abyśmy w jak największej liczbie, szczególnie młodzi ludzie, włączali się w działania społeczne, również polityczne. Proszę Państwa, to nie jest tak, że ktoś, kto mówi, że nie interesuje się polityką, to nie jest tak, że polityka nie zainteresuje się nim. Niestety, jeżeli my nie będziemy aktywni sami, to urządzą nam świat według własnego widzimisię, według własnego poglądu i niekoniecznie będzie to miejsce, w którym będziemy się dobrze czuć. Także zachęcam do działania. Dziękuję serdecznie. Oczywiście to jest, nie wszystko udało nam się poruszyć. Nie każdy temat został wręcz zaczęty, ale myślę, że to jest dobry początek na dalsze jakby wzajemne kontrolowanie się. To jest takie złe słowo, ale wymianę poglądów, prawda? Po jakimś czasie zobaczymy, do wyborów mamy jeszcze pół roku, niecałe, więc możemy coś jeszcze pożytecznego zrobić, coś przekazać. Pani poseł, bardzo serdecznie dziękuję. Państwu również dziękuję za uwagę i do następnego razu. Dziękuję uprzejmie.